Suwalska Policja podsumowała miniony rok, jak podała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. W minionym roku policjanci wszczęli niespełna 1700 postępowań, z których 1054 dotyczyły zdarzeń kryminalnych. 318 wszczętych postępowań dotyczyło spraw gospodarczych. Jak łatwo zauważyć, w odniesieniu do roku 2019 nastąpił znaczący spadek liczby wszczętych spraw, tych kryminalnych odnotowano o ponad 330 mniej niż rok wcześniej. Na Zbliżonym poziomie w kolejnych latach utrzymuje się ilość postępowań w sprawach gospodarczych. Wykrywalność sprawców przestępstw w 2020 roku okazała się za to znacznie wyższa niż w roku 2019. W przypadku spraw gospodarczych wzrosła o 3%, a kryminalnych o 13%. Największą wykrywalnością policjanci wykazują się w przypadku przestępstw rozbójniczych. 100% i zdarzeń drogowych, tutaj wynosi ona 99,6%. Najsłabsze wyniki wykrywalności dotyczą uszkodzeń mienia. To jedno z trzech najczęściej odnotowywanych przestępstw. Więcej jest tylko kradzieży i kradzieży z włamaniem. Dobrą wiadomością jest to, że w minionym roku na terenie działania suwalskiej policji odnotowano o niemal 1,4 mniej wypadków drogowych, o połowę. Z ośmiu do czterech spadła liczba śmiertelnych ofiar tego rodzaju zdarzeń, a o około 25% spadła ilość rannych w wypadkach komunikacyjnych. Znacznie mniej było również kolizji drogowych. Niestety nie wszystkie statystyki są tak budujące. Coraz więcej osób nietrzeźwych siada za kółkiem. W 2020 roku dogoniliśmy poziom z 2016 roku. Jak wykazuje w przekazanej nam informacji oficer prasowy suwalskiej jednostki, funkcjonariusze bardzo sprawnie reagują na zgłaszane potrzeby pilnych interwencji. Oczekiwany czas wynosi niemal 9 minut, a nasi mundurowi wyrabiają się w nieco ponad 7. W suwalskiej jednostce policji starają się pomagać też lokalne samorządy. Wartość wsparcia od miasta Suwałki w 2020 roku wyniosła ponad 78 tysięcy złotych. Powiat ziemski pomógł kwotą niemal ośmiokrotnie, Mniejszą. Samorządy z Przerośli i Filipowa przekazały po 25 tysięcy, a Raczki zakupiły sprzęt za 1000 zł. Do uzupełnienia sprzętu używanego przez policję przyczynił się również wort w suwałkach.